dlatego... Mati, cały twój filmik jest na chłopskie myślenie, obawiam się. Podkreślałem na samym początku, nie jest to żaden atak, tylko moje rozmyślanie i moje pytania do osób, które tutaj znajdą się pod tym filmem. Czy nie byłoby lepiej, gdyby w tym skrócie pojawiło się TH? Jezu, Mati, proszę, Chryste, Panie, Mati. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna! Zapewne myśleliście, że wyskoczę z szafy i powiem coś śmiesznego. Otóż nie. Już na samym wstępie Dominik racz nas muzyką klasyczną i eleganckim ubiorem, co mogłoby wskazywać na to, że przez wzgląd na to, że kiedyś mieliśmy niezły kontakt, materiał będzie taki całkiem przyjazny. Otóż nie. Oglądając cały materiał, śmiało można stwierdzić, że chamstwo opakowane w ładne sreberko dalej pozostanie chamstwem. Ale okej, Dominiku, zagrajmy w twoją grę. Jednak ja wolę dworaka. Witajcie, Ancymona, jestem Mati, a dziś odpowiemy sobie na film Dominika z kanału A Więc, na który zarówno moi, jak i chyba widzowie Dominika bardzo czekali. Bez zbędnych przedłużeń, zapraszam. Z jednej strony osoba, która na pewno zdobyła spore grono sympatyków, z drugiej kanał, który zdobył istny Mount Everest, jeżeli chodzi o ilość filmów nagranych na niego, będąc jednocześnie komentarii, co wcale nie jest tak częste, jak to się może wydawać. Po pierwsze, te wspomniane Mount Everest może być iluzją stworzoną przez to, że fakt, jest o mnie kilka filmów, ale aż 9 pochodzi tylko od 3 twórców. A po drugie, po co mówić, że to jest raczej rzadkie zjawisko, gdy wcale tak nie jest. Kanały nagrywają na inne kanały, tworząc dyskusję, bo tak naprawdę wystarczy, że wpiszemy A Więc w wyszukiwarkę i... Krytyka ta w znacznej mierze skupia się na bardzo biznesowym podejściu Mateusza, który w momencie, kiedy znajdzie jakiś temat, który jest nośny, milkuje go i milkuje go i milkuje go, nagrywając często po paręnaście filmów właściwie o tym samym. Faktycznie można byłoby się do tego przyczepić, gdyby rzeczywiście były o tym samym. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę to, że owe materiały powstawały na przestrzeni 2-3 lat, to mimo, że miały tego samego bohatera, mówiły o zupełnie czymś innym. Więc taki argument po prostu wypada słabo. I jedyne 5 materiałów o Claudelizie. Tutaj to jest trochę podstępne, dlatego że wpisując Ctrl-F wyskoczy nam więcej, ale z jakiegoś powodu niektóre tytuły mają mi nazwę po 2 razy. Jak na tak inteligentny materiał z bardzo wysublimowanym słownictwem, to serio aż tak ciężko było zrozumieć, że chodzi o angielski tytuł, który był czystym nawiązaniem do serii Shane'a? Taki żarcik to był. Pozostałe tematy, na których skupia się wspomniana krytyka, to przeważnie atencjonowanie się u osób wcześniej krytykowanych, kultowe już żebranie o krosy, jeszcze bardziej kultowe sztuczne wydłużanie swoich materiałów do 10 minut. Jeśli chodzi o wpisywanie nazw youtuberów w tytułach, to chyba każdy kanał komentarzy jest atencjuszem. A jeśli chodzi ci o to, że napisałem komentarz pod jakimś filmem i że to jest atencjonowanie się, krosy. Faktycznie kiedyś bardziej zależało mi na współpracach z innymi youtuberami, ale w życiu nie płaszczyłem się przed żadnym, żeby ktoś u mnie wystąpił albo żebym ja wystąpił u kogoś. Więc takie wyolbrzymienie słowne po prostu tutaj nie pasuje. A co do ostatniego, to o wiele częściej skracałem o pół minuty albo nawet minutę materiały, niż wydłużałem tak, żeby miały 10 minut i 1 sekundę. Co trzeba przyznać, to jest to, że Mati od paru miesięcy regularnie podnosi poziom swojego kontentu, stara się coraz bardziej, przestał sztucznie wydłużać swoje filmy w aż tak widoczny sposób, albo nawet zupełnie, i stara się podchodzić do większości poruszonych tematów coraz obiektywniej i profesjonalniej. Także z tej strony duże gratulacje, bo naprawdę to jest fajne patrzeć, jak ktoś się rozwija. Super, czyli mimo wstępu, który niejako przedstawiał moją postać YouTube'ową, na którą odpowiedziałem, Dominik przyznał, że mój kanał i mój content uległ metamorfozie, że nie będzie do niego wracał, bo to już jest taki dawny Mati. Więc w tym momencie możemy przejść już do części właściwej. Dzięki i lecimy. Trzeba przyznać, że takie starcie naszych kanałów było czymś, co było teasowane chyba przez ostatnie 1,5 roku, więc jest naprawdę spora grupa ludzi, która czekała, aż w końcu się o coś zderzymy. Oj tak, wszyscy czekali i w sumie zastanawiam się, czy kiedykolwiek na YouTubie, na polskim YouTubie, była aż tak wyczekiwana kłótnia
jakichś dwóch youtuberów. W fali tego wznoszącego się poziomu materiałów Mateusz postanowił zaryzykować i doprowadzić do wyczekiwanego starcia między naszymi kanałami, komentując mój materiał Krótki film o równości. Dominik, po raz pierwszy i nie ostatni w tym filmie. Mój materiał nie był odpowiedzią na twój film. Nie był krytyką twojego materiału. Był to tylko jeden kolejny psztyczek w nos, który był odpowiedzią na twoje słowa z poprzedniego filmu. Z tego, co można przeczytać na ich stronie, ja byłem trochę w szoku. The Soul Publishing odpowiada za 1500 filmów miesięcznie w 10 różnych językach. 1500. Zaczynałem się zastanawiać, ile Matich Spysińskich trzeba by postawić w jednym pomieszczeniu, żeby uciągnąć taki kanał. I za cholerę nie miałem pojęcia, że aż tak weźmiesz to do siebie. Szczególnie, że przez ostatnie półtora roku na naszych kanałach można takich wzajemnych docinek znaleźć naprawdę dziesiątki. Okej, fajnie, że mówią o równości i fajnie mówią, że o tym, co się zadziało, ale przez 14 minut gadać, że uwaga, zło jest złe, albo że uwaga, nie wolno bić ludzi, wiesz dlaczego? Bo bicie jest złe. W filmie sam bardzo wyraźnie zaznaczałem, że powiem oczywiste, proste, trywialne słowa, bo takie słowa są najzwyczajniej rzecz biorąc potrzebne w takich sytuacjach, bo wyrażają wsparcie osobom, które naprawdę potrzebują w tym momencie wsparcia. Ludziom, którzy boją się być sobą i każdy głos osoby, którą gdzieś tam śledzą, może dla nich naprawdę dużo znaczyć, może dla nich być tym czymś, co sprawi, że chociażby przez chwilę poczułem się lepiej. Masowy lincz, który spotkał wielu uczestników Marszu Równości, który odbył się w Białymstoku, był jednym z tych momentów, kiedy proste słowa mogły dużo znaczyć. Tu na poważnie muszę przyznać ci rację bez żadnego niepotrzebnego sarkazmu. W przypadku tak delikatnych tematów ludzie w różnym wieku szukają odpowiedzi czy wsparcia gdziekolwiek. Dlatego ja sam przez kilka lat często nawoływałem, by więksi ode mnie youtuberzy też mówili o samobójstwie, o depresji, o gnębieniu w szkole, czy nawet o gwałtach, tak jak było w przypadku filmu Braci Sekielskich. Bo w końcu każdy z nas youtuberów trafia do innej grupy. Każdy youtuber może indywidualnie trafić do kogoś i zwrócić uwagę na jakiś problem, bądź chociażby wesprzeć od tak prostym słowem, które mimo, że jest tylko głupim słowem wypowiedzianym przez jakiegoś typka z monitora, dla tej jednej osoby może znaczyć naprawdę wiele. Po drugie, trochę ciężko jest mi przyjąć uwagę o tym, że mój film polega na mówieniu zło jest złe od osoby, która potrzebowała dwucyfrowej liczby filmów, żeby udowodnić, że Rafatus nie jest najlepszym wzorem dla młodzieży. No właśnie, Dominik, ale... Jak to było? I tutaj stop, bo to jest Mateusz jeszcze sprzed paru miesięcy i trzeba być naprawdę ignorantem, żeby nawet w sytuacji, kiedy kogoś nie lubimy, czy nie przypadamy za czyimś kontentem, nie przyznać mu tego, że się poprawia. Osoby, która potrzebowała dwucyfrowej liczby filmów, żeby udowodnić, że Rafatus nie jest najlepszym wzorem dla młodzieży. I trzeba być naprawdę ignorantem. Jaki jest sens tej docinki, skoro przed chwilą mi gratulowałeś zmiany? I w ogóle... Którego Matiego się teraz czepiasz? Temu, któremu już pogratulowałeś tej zmiany i że content jest coraz lepszy, czy tego dawnego, do którego już miałeś nie wracać? Czy to znaczy, że ja również teraz powinienem wyciągać twoje stare materiały, które zapisałem, za które przepraszałeś, czy możemy jednak kontynuować rozmowę na jako takim poziomie? I poza tym, używając analogii, w swoich materiałach o Rafatusie w większości wypadków starałem się na końcu filmu dać jakiś morał, który młodsi zapamiętają, albo pokazać jakiś przykład, który mimo, że dla nas jest oczywisty, to dla nich może tak średnio. Szczególnie, że sam powiedziałeś, proste słowa mogły dużo znaczyć. Po jaką cholerę zabierać głos, gdy tak naprawdę nie masz nic do powiedzenia, tylko powtarzasz te same asekuracyjne rzeczy, które mówili inni youtuberzy. Asekuracyjne słowa, czyli słowa, które były na tyle otwartym wrażeniem moich poglądów, żeby sprowokować do odpowiedzi na materiał ciebie, Karionera i masę innych internautów? Czy może asekuracyjne słowa, po których otrzymałem groźby śmierci? Tak jak już wspomniałem, nie była to odpowiedź na twój film, a jedynie zbiór pytań, które ciekawiły mnie i grupę społeczną, która ja gdzieś tam zauważałem w internecie, a nawet gdzieś tam w rozmowach, tak mimowolnie. I też dostawałem komentarze bardzo niepochlebne, a nawet groźby pobicia. Co to zmienia? Że obydwoje nakręciliśmy bardzo asekuracyjny film? Czy obydwoje nagraliśmy film, który jednak, nawet jeśli jest delikatny, to i tak może się komuś nie spodobać? Mateusz, przypomnij mi, ile twoich materiałów powstało po tym, jak ja, albo Gargamel, albo Lakarnum nagrał na jakiś popularny temat, a ty następnego dnia bezczelnie się pod niego podpiąłeś, praktycznie kopiując to, co powiedzieliśmy, żeby nabić sobie troszkę odsłon na fali hype trainu. Nie, Dominik. Ty mi przypomnij. Bo jeśli chodzi o Lakarnuma, to często po prostu ugadywaliśmy się na dwa filmy o tej samej tematyce. Jeśli chodzi o ciebie, to chyba nie zapomniałeś tego, że przez pewien okres mieliśmy trzy bardzo podobne do siebie filmy, które pojawiały się w odstępie czasowym jednego dnia. A jeśli chodzi o Gargamela, to ja nagrałem ten film o chmielarku wcześniej. Według mnie jednak, jak mówisz swoje zdanie,
to okej, mówię kulturalnie. W sumie to czemu zakładasz, że moja opinia musi od razu kogoś obrażać, żeby być w zgodzie ze mną? Czemu zakładasz, że opinia, która jest szczera? Tylko, że ja nic nie założyłem. Nie mówiłem o tobie, tylko o kłótniach między dwoma stronami na tym marszu. Z jednej i z drugiej strony pojawiały się kłótnie i o tym właśnie powiedziałem. To naprawdę nie jest tak, że każda szczera opinia musi polegać na wyzywaniu drugiej osoby. To nie jest dyskusja, Mateusz. Na tym polega właśnie wypowiadanie się tak ogólnie. Nie, Mati. Serio, może następnym razem poczekaj, aż emocje opadną i wtedy zauważysz, że ten mój film, 12-minutowy film, nie mówi tylko o tobie. O tobie jest tam jakieś 15-20 sekund. Zarzucasz mi coś, a później sam na to odpowiadasz. Maciej, implikujesz, że mój film jest sztucznie wydłużony do 14 minut, po czym sam na początku 12-minutowego filmu przez 3,5 minuty czytasz Zofu definicję z Wikipedii. Takie było założenie mojego filmu. W tamtym okresie owe definicje były często ze sobą mylone. Patrioci nazywani byli nazistami, a osoby, które tylko z czymś się nie zgadzały, od razu z miejsca były faszystami. Stąd właśnie wytłumaczenie tych słów. Zatem serio, nie kryje się żadna większa ideologia. Tak samo ludzie ostatnio mylą chuligankę z faszyzmem. Jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Nie wiem, co w tym momencie implikujesz. To, że ktoś autentycznie nie zrozumie różnic między słowem chuligan a faszyzm, już pomijam to, że jedno to jest określenie slangowe praktycznie, a drugie to jest nazwa ideologii. Bo wtedy niestety często tak było. Natomiast co do drugiego, to nie chuligan i faszyzm, a chuliganka i faszyzm. Raczej nikt nie używa takich określeń zamiennie, a przynajmniej w żadnej dyskusji, w której ja uczestniczyłem. Dominik, to, że ty w czymś nie uczestniczyłeś, albo czegoś nie widziałeś, albo czegoś po prostu nie wiesz, wcale nie oznacza, że powinieneś czuć się gorszy. Ale to, że z czymś nie obcowałeś, wcale nie oznacza, że to coś nie istnieje. Moją ulubioną definicją, którą przytoczyłeś, jest zdecydowanie ta ostatnia. Katol. Fundamentalista katolicki, fanatyk religijny. To już dosłownie lecisz z definicją z mem słownika redagowanego przez przypadkowych internautów, to znaczy miejski.pl. I to nawet nie jest najbardziej lajkowana definicja na tym portalu, bo ta nie pasowała być do charakteru twojego filmu, prawda? Próbując bawić się w słownik języka polskiego, sam używasz realnie nieistniejących w normalnych dyskusjach i slangowych, obraźliwych określeń. Zgadza się. Poszedłem na łatwiznę, mogłem wymyślić coś samemu, nawet na szybko, ale czy ty właśnie powiedziałeś, że użyłem słowa, które nie występuje w normalnych dyskusjach? Zaczynam się domyślać, skąd wynikają twoje słowa, że każda opinia musi kogoś obrażać. Ty po prostu nie umiesz mówić. Nie, Dominik. Ty po prostu nie rozumiesz i dorabiasz sobie ideologię i widzisz drugie dno, gdzie tego drugiego dnia po prostu nie ma. Określenia w stylu katol, kibol czy... Słowo na P, którego nie powiem, bo YouTube demonetyzuje za to całe kanały. To nie są terminy używane w jakiejkolwiek poważnej dyskusji, to są obelgi. Jednak mimo wszystko owe sformułowania były bardzo widoczne w tamtym okresie. I po raz kolejny staram ci się wytłumaczyć, że przeczytałem tylko artykuły z Wikipedii, ponieważ ludzie mylnie stosowali pewne słowa. Stąd na moim filmie definicje. A ty, najpierw w odniesieniu do moich słów mówisz o skrajnościach. Po pierwsze, jeśli mamy nie mówić o skrajnościach, potem sam używasz słowa wszystkich. Mówisz o wszystkich ludziach, którzy machają na lewo i prawo rękami. To czy również nie powinniśmy mówić o tych wszystkich agresywnych osobach, które na lewo i prawo rzucają pięściami? Tak, Mateusz, zgadzam się. Nie ma sensu roztrząsać pojedynczych przypadków w momencie, kiedy krytykujemy jakąś całą grupę ludzi. Natomiast kiedy wszyscy machają pięściami, to jest to dużo większa skala i zasługuje na dialog. W sumie to dzięki, że nieświadomie przyznałeś mi rację. Ja serio nie wierzę, Dominik. Po półtora roku. Półtora roku zgrzytów i wypuszczasz tak słaby film. Zgadza się, powiedziałem o skrajnościach. Po pierwsze, jeśli mamy nie mówić o skrajnościach, zgadza się, powiedziałem również o wszystkich ludziach, którzy machali pięściami, nie rękami. Czy również nie powinniśmy mówić o tych wszystkich agresywnych osobach, które na lewo i prawo rzucają pięściami? Mówiąc o wszystkich, miałem na myśli wszystkich ludzi, którzy machali tymi pięściami. Nie wiem, w którym momencie przyznałem ci rację. U pewnej aktywistki można zamówić, żebym się nie pomylił, cipko Maryjki. Po pierwsze, mówisz o artystce, nie o aktywistce. Jeśli to, co właśnie powiedziałeś, było na serio, to ci szczerze współczuję. Jeśli Anna Agard Jensen, znana z wymyślenia krzeseł dla panie, jako sprzeciw dla men's spreadingu, jest dla ciebie artystką, a nie aktywistką, to ci szczerze współczuję. Jeśli Dominika Kulczyńska, znana ze stworzenia cipko Maryjek, jest dla ciebie artystką, a nie aktywistką,
Chyba już nie muszę kończyć. A idąc już bardziej religijnymi przykładami, czy takie ukazanie Jezusa na obrazie przez Petera Brechla jest bluźnierstwem? Jest w samym środku obrazu przedstawiony jako nieznacząca postać, niosąca krzyż, gdzieś w oddali za wszystkimi innymi ludźmi. Sam obraz jednoznacznie interpretuje się jako krytykę Kościoła katolickiego. Bluźnierstwo czy sztuka? Ale wiesz, że z obrazami trochę jak z wierszami, nie? Ty widzisz Jezusa jako nieznaczącą postać, wręcz poniżoną przez autora. Ktoś inny mógłby zinterpretować to w sposób niezauważania tego, co najważniejsze, wśród natłoku dnia codziennego. Szczególnie, że o samym Breglu nie możemy znaleźć zbyt wiele, zważywszy na jego stosunkowo młodą śmierć. Można by pomyśleć o innej interpretacji, ale... I to nawet nie jest najbardziej lajkowana definicja na tym portalu, bo ta nie pasowałaby ci do charakteru twojego filmu, prawda? A może penis wyrzeźbiony w wejściu do katedry świętego Szczepana w Wiedniu jest bluźnierstwem? I tak. To jest świadomie umieszczony przez architekta penis. Po drugiej stronie znajduje się wagina. I to nie jest jakaś przypadkowa zbieżność czy moja nadinterpretacja, możecie sobie o tym poczytać. Bluźnierstwo czy sztuka? Szczerze? Nie wiem. Wiem natomiast, że po tych twoich zapewnieniach o interpretacji, kawałek niżej, na tej samej stronie, którą podałeś, możemy przeczytać, że dokładny cel budowniczego wydaje się niezapisany, dlatego pozostawia miejsca na domysły i interpretacje. Dlaczego połączenie symbolu waginy jak rozpoczęcia życia, czy też życia ogółem i symbolu Matki Boskiej? Zaznaczam matki. Mam ci wytłumaczyć, jak dokładnie działa poród? Dlaczego takie połączenie ma być bluźnierstwem? To jak, Mati? Bluźnierstwo czy sztuka? Oj, Dominik, słabo. A miało być tak przyjaźnie. Więc po raz kolejny tak, żebyś zrozumiał. Jeśli według ciebie osoba tworząca cipko Maryjki nie jest aktywistką, a artystką, to ci szczerze współczuję. Nie jako youtuber, ale jako człowiek. Dam ci jeszcze kilka przykładów do tej argumentacji, żebyś mógł być jeszcze lepszym sędzią moralności i artystycznych form wyrazu. Albo możesz po prostu wpisać zwykłe hasło w Google i sprawdzić, co sama autorka mówi o swojej pracy i o jej interpretacji. W dodatku z tego, co autorka mówi, sama ma bardzo duży szacunek do symboli religijnych. Miałeś pistolet, jedną kulkę i mnie na muszce. A i tak udało ci się przestrzelić sobie kolano i stopę jednocześnie. Czyli jak ktoś powie, że coś, co zrobił, jest sztuką, to automatycznie staje się sztuką, tak? Więc czemu na przykład jedziesz tak Karionera, że on jest takim chamskim bucem bez kultury, skoro on sam mówi, że jego żarty to insult comedy? Ale co tam, zamiast googlować możemy powiedzieć jakieś gówno i liczyć, że przejdzie pod radarem i nikt tego nie wychwyci. Prawda, Mati? No cóż. Muszę przyznać ci rację, ale pamiętaj, Dominik, masz mnie i zawsze chętnie wyprowadzę cię z błędu. Swoją drogą, jeżeli mam jeszcze bardziej zbić twój argument przeciwko marszowi polegający na wytykaniu tych cipko Maryjek, to jakbyś jeszcze trochę bardziej pogooglował, to byś doszedł do wniosku, że cipko Maryjki powstały w 2017 roku. Zgadza się, Dominik, mogłem to bardziej sprawdzić, jednak gdy szukałem wtedy materiałów, znajdowałem cipko Maryjki nie z 2017, a z 2019, z takich źródeł jak Wirtualna Polska, TVP Info czy Republika. Więc masz tego punkta. Prawie. Skoro jest to Marsz Równości, to czy to wszystko nie powinno trochę działać na zasadzie piosenki Johna Lennona Imagine? Że wiecie, zero podziałów, zero krajów, zero wojen, zero głodu, zero religii, ale nie zwalczanie jej w sposób taki, żeby wyśmiewać kogoś. I że wiecie, nieważny kolor skóry, nieważne wyznanie. Tutaj poleci dokładny cytat artykułu z TVP. Zaraz, bo teraz podajesz TVP jako wiarygodne źródło informacji. Tak jak ja w poprzednim punkcie. I nie jest to argument taki, że skoro ty tak robisz, to ja też tak będę robił, tylko skoro ty tak robisz, to raczej nie powinieneś wytykać tego komuś innemu. Podczas poprzedzającej marsz konferencji prasowej Katarzyna Rosińska ze Stowarzyszenia Tęczowy Białystok powiedziała, że Marsz Równości z nikim nie walczy i nie jest przeciwko żadnej religii, wręcz przeciwnie. Marsz Równości jest za tym, żebyśmy wszyscy mieli równe prawa. Na wyraźną prośbę organizatorów uczestnicy marszu nie wznosili żadnych haseł krytycznych wobec kościoła i religii. Pojawiły się natomiast dwa transparenty z biblijnymi cytatami chrześcijan biorących udział w wydarzeniu. To jest cytat z TVP jak coś. Tak tylko zaznaczam. Widzisz, Mati, zgadzają się z tobą nawet organizatorzy marszu. Dominiku, to co przeczytałeś, to założenia, które niestety się nie sprawdziły i no, wszyscy wiemy, że wyszło jak wyszło. Jak idziesz na przykład na siłownię, to twoim założeniem jest podciągnąć się 10 razy. Niestety podciągasz się 8 razy, ponieważ nie masz sił. No i wyszło jak wyszło. Ale to tak jak z twoim filmem. Chciałeś stworzyć świetny film, który inteligentnie będzie mnie komentował. No ale... wyszło jak wyszło. Proponuję ci, możesz sam zorganizować taki marsz, a potem samemu się skrytykować, bo niczym się nie będzie różnił od tego, co właśnie krytykowałeś. Bo nie chciało ci się znowu doczytać, o czym tak naprawdę się wypowiadasz, prawda? Wyszło jak wyszło. Skoro jest to Marsz Równości,
to czy w tym skrócie LGBTQ+, nie powinna się jeszcze pojawić literka H dla heteroseksualistów? Mati, ty dosłownie wypowiadasz LGBT+. Ty dosłownie wypowiadasz plus. Pamiętajcie, drogie młode kanały, komentarii, prześmiewczy ton zawsze szybciej przejdzie, nawet jeśli argument jest nietrafiony. Plus oznacza właśnie hetero i wszystkie inne osoby, które wspierają sam ruch. Plus zawiera hetero. Plus jest po to, żeby nikogo nie wykluczać. Plus jest po to, żeby każda osoba nie będąca wrogiem LGBT była ujęta. Właśnie sam zaproponowałeś dodanie takiego plusa, wcześniej przeczytawszy plus. Nie zastanawiałeś się nawet przez chwilę, co właśnie mogłeś przeczytać, mówiąc LGBT plus? Zgadza się. Powiedziałem plus i o tym plusie można nawet przeczytać na twoim screenie. Plus dotyczy wszystkich osób należących lub wspierających. Z moim filmem, który składał się nie tylko z moich pytań, znalazłem odpowiedź, że nie ma tej literki H, ponieważ LGBT to mniejszość. Wspomniany fragment traktował o tym, że gdyby wrzucić tą literkę H, możliwe, że granice, które nadal są widoczne, zostałyby po prostu zatarte. To nie była moja twarda opinia, to nie było stwierdzenie. To była kolejna taka myśl rzucona w filmie. Szczególnie, że dwa razy podkreślałem to, mimo że tego nie zrozumiałeś albo nie chciałeś zrozumieć, że ten film składał się tylko z takich wolnych myśli i pytań. Brawo, Mati. Krytykujesz mnie, że mówię o oczywistych rzeczach i sam proponujesz wprowadzenie czegoś, co już dawno zostało wprowadzone. Dominik, jak to jest skomentować ideologię, którą samemu się dorobiło, tylko po to, żeby pasowała do twojego komentarza? Oczywiście biorę to wszystko na takie chłopskie swoje myślenie. Widać. Cholera, widać, że po prostu nie chcesz zrozumieć tego, co mówię. Nie wiem, czy to przez wzgląd na to, że mnie nie lubisz, czy jest jeszcze jakiś inny powód, ale mogłeś zrobić naprawdę fajny film, który odpowiadałby na mój film. Jednak przez 24 minuty skupiasz się na tym, żeby tylko mi dogryźć. Bo jedne moje wypowiedzi traktujesz dosłownie, a drugim nadajesz taki inny wydźwięk, który nie był w ogóle moim założeniem. Więc Dominik, tak żebyś zrozumiał. Mówiąc chłopskie myślenie, mam na myśli proste słowa. A jak sam powiedziałeś na swoim filmie, proste słowa mogły dużo znaczyć. Czemu jest tak bardzo cicho na temat zachowania właśnie ludzi z marszu, którzy rzucali kamieniami i jajkami w przechodniów? Szczerze mówiąc, tutaj chyba znowu coś ci się przepaliło w obwodach, bo jedyne co mogę znaleźć o rzucaniu kamieniami i jajkami pochodzi z TVP i brzmi, uwaga, w Marsz Równości rzucano petardy, kamienie, kostkę brukową, butelki, jajka. Uczestnicy byli opluwani, miały miejsce również pobicia. W marsz, a nie w marszu, Mati. Dominik, więc może przestań patrzeć tylko na TVP, bo w internecie naprawdę można znaleźć sporo nagrań i artykułów o tym, że ludzie z marszu również rzucali w przechodniów i w tych kontrmanifestantów jajkami. Więc przyznaję ci szóstkę ze słoneczkiem za umiejętność czytania, bo naprawdę ładnie przeczytałeś w Marsz Równości. Jednak za czytanie ze zrozumieniem już niestety jedyneczka z deszczykiem, bo chodziło mi o w marszu. To jest taka zasadnicza różnica, która całkowicie zmienia sens informacji, którą podałeś swoim widzom. Nie do końca. Dominik przez cały film pokazuje, że jeśli on czegoś nie widział albo on czegoś nie robi, to po prostu nie istnieje. Za legitne źródło informacji podaje TVP Info, jednocześnie cały mój film tak wywraca o 180 stopni, dorabiając temu jakieś inne myślenie, które nie było moje. Dominik, weź może nagraj film i sam go później skomentuj. Halo, halo, dzwoniło właśnie czytanie ze zrozumieniem. Wraca już z wakacji. Halo, halo, żart o słuchaniu ze zrozumieniem. Halo. Dalej powinni używać hasła strefa wolna od nienawiści. Strefa wolna od nienawiści to nie jest ruch walczący z hejtem, tylko odpowiedź na strefę wolną od LGBT. Znowu używasz pojęcia, którego nie rozumiesz, mimo tak długiego wstępu z czytaniem definicji z Wikipedii. Serio, nienawidzę takiego odbijania piłeczki. Rozumiem. Nie rozumiesz. Rozumiem. Nie rozumiesz. Ale niestety ty nadałeś taki właśnie ton swojemu filmowi. Chodziło mi jedynie o dobór słów, o kiepski dobór słów. Ktoś rzuca mięsem na lewo i prawo, ma naprawdę agresywną postawę, a mimo wszystko na jego profilowym widnieje napis strefa wolna od nienawiści. Chodziło mi tylko o to, że to się nieco ze sobą gryzie. Pod koniec sam asekuracyjnie zaznaczasz, że materiał nie jest atakiem w żadną ze stron. Zaraz co? Mati, jak to było? Bo serio, po jaką cholerę zabierać głos, gdy tak naprawdę nie masz nic do powiedzenia, tylko powtarzasz te same asekuracyjne rzeczy, które mówili inni youtuberzy. Te same asekuracyjne rzeczy, co inni youtuberzy. Ja w swoim filmie podkreśliłem, że mój film to zbiór pytań.
pytań, na które ja, jak i naprawdę sporo osób, wystarczy zobaczyć komentarze, szukało odpowiedzi. Podsumowując, Mati, na wszystkie twoje koronne argumenty można odpowiedzieć w jakieś 5 sekund, używając umiejętności nauczonej w szkole podstawowej. Zgadza się. Pod warunkiem, że nie chodzi o słuchanie ze zrozumieniem, a nasza wyobraźnia do bajkopisania jest naprawdę nie do zmierzenia. Drugie wytłumaczenie. Specjalnie gadasz głupoty i tworzysz temat z niczego, żeby zdobyć zasięgi na dramie ze mną i zarobić trochę kapuchy. Wiele razy na swoich transmisjach na żywo podkreślasz, że nie masz żadnego problemu z tym, że ktoś zarabia na swojej twórczości, a mimo tego teraz wrzucasz to jako argument, żeby po mnie po raz kolejny pojechać. A poza tym, to serio? Ja chcę się... wzbogacić na dramie z tobą? Bo z tego co pamiętam, to ty chciałeś jako pierwszy nagrać o mnie filmy i to już bardzo dawno. Więc mam to rozumieć, nie, że ty chcesz zarobić na dramie ze mną? Szczerze mówiąc, Mati, sam się trochę zaorałeś w swoim filmie. Według ciebie i osób, które przyznały ci rację, słuchając tego, jak odwracasz moje słowa o 180 stopni. Kochani, po obejrzeniu materiału Dominika nie byłem zły, bo jesteśmy kanałami komentarzy i mimo tego, co Dominik powiedział na samym początku, to takie rzeczy się zdarzają. Nie byłem również smutny, że po opublikowaniu tego materiału zyskałem naprawdę sporo niepochlebnych komentarzy. Autentycznie było mi po prostu najzwyczajniej w świecie przykro, że po półtora roku wypuszcza się tak słaby film, który jest takim ogromnym policzkiem. Nie dla mnie, ale dla widzów i samego siebie. I jeszcze jedno. Od Badiego proszę się odwalić. Pamiętajcie, co z Bogotynia, trzymajcie się, cześci, bajo! She keeps us